Dzień dobry Państwu, Rafał Polacz, Tygodnik Wałbrzyski. Witam w programie Gość Dnia w Telewizji Wałbrzych, a dziś w studio Paweł Osowski, znany wałbrzyski stomatolog, ale być może nie wszyscy Państwo o tym wiedzą, także pasjonat historii i organizator drugiego już pikniku historycznego w Wałbrzyskim Książu. Witam serdecznie. Witam, witam Państwa. Wałbrzyszanie kojarzą Pana pewnie rzeczywiście z przychodnią dentystyczną, a tymczasem okazuje się, że drzemie w Panu pasja do wydarzeń historycznych i do prób ich rekonstrukcji. Skąd to się wzięło? Skąd ten połknięty bakcyl? Historia to moje hobby, ale zwłaszcza ta część, która dotyczy wydarzeń z przełomu 1939 do 1945 roku. Dlatego jestem pasjonatem tego wycinka historii, szczególnie tego wycinka historii. Jestem także kolekcjonerem wszystkich rzeczy, które się wiążą z tym okresem. Tak jak wydaje mi się każdy pasjonat, zaczynałem wiele, wiele lat temu od sklejania modeli, od czytania książek, a następnie przerodziło się to już w głębsze zaangażowanie w ten temat. I od około 10 lat zajmuję się rekonstrukcjami historycznymi, głównie dotyczącymi tego właśnie czasu, czyli między 1939 a 1945 rokiem. Acz nie obce są mi udziały w organizowaniu imprez związanych między innymi z rozruchami w Polsce w latach 80., a więc nawet walki z Solidarnością na ulicach Warszawy, ale i także z okresem wycofania wojsk radzieckich z Polski. Czyli te bardziej gwałtowne momenty w historii. Zgadza się. No jak najbardziej pociągają mnie zwłaszcza te wydarzenia, gdzie była niestety przemoc, żołnierze lub milicja. Akurat w Wałbrzychu udało nam się już zorganizować w zeszłym roku pierwszy piknik historyczny. W tym roku w najbliższy weekend organizujemy drugi piknik historyczny. W tym roku będzie składał się przede wszystkim z dwóch wielkich inscenizacji. Będą obydwie odegrane na Placu Zamkowym i w parku bezpośrednio przy murach zamkowych. Tak. Pierwsza będzie pod roboczym tytułem Naziści zdobywają Książ, druga będzie pod hasłem Walki o Dolny Śląsk. Pierwsza będzie odegrana bezpośrednio przy wejściu do zamku, także widzów będziemy widzieli bezpośrednio przed nami, tam zapraszamy na przedzamczu, na trawniku. Po czym dopiero później się przeniesiemy po pokazie jeszcze naszej grupy wałbrzyskich antyterrorystów, przeniesiemy się do lasu bezpośrednio obok zamku. Cała impreza będzie dwudniowa. Zaczyna się już od rozbijania obozów wojskowych i dioram od soboty w granicach godziny 10, acz najciekawsze rzeczy oczywiście zaplanowaliśmy w niedzielę. W niedzielę. Co będzie można zobaczyć, jeśli chodzi chociażby o sprzęt czy o umundurowanie w Książu podczas pikniku? W tym roku będą przede wszystkim dwie formacje. Będą wojska niemieckie w umundurowaniu i wyposażeniu z 1945 roku oraz wojska radzieckie. Pierwszej części, która będzie częścią bardziej teatralną, odegramy też pewne sceny z życia między innymi księżnej Daisy i osób, które się pojawiały na zamku już od 1935 roku. W związku z tym mamy zaplanowane historyczne pojazdy, a więc Opla, kabrioleta z 1934 roku, który przywiezie księżną. Mamy motocykle BMW z koszami, które przywiozą żołnierzy. Mamy samochód Volkswagen Kübelwagen, wiozący oficerów niemieckich. Będzie ciężarówka Klockner Deutz, mało znana, bo została przejęta zaraz po wojnie przez firmę Deutza, znanego z produkcji traktorów. Będziemy także mieli działa, będą dwa działa, będą moździerze. Będzie już w czasie walk użyta duża ilość historycznej broni. Przyjeżdża specjalna firma, która użycza historycznej broni. Oczywiście będziemy strzelać wyłącznie ślepą amunicją, także nikomu nic nie stanie. Będzie także dużo większa niż w zeszłym roku pirotechnika. Mam nadzieję, że zrobi wrażenie większe niż w zeszłym roku.
No i zachęci do przyjścia być może, jeżeli uda nam się zorganizować jeszcze w przyszłym roku na widowisko jeszcze większą grupę ludzi. Czy te historyczne pojazdy, albo niektóre z nich pochodzą z Pana kolekcji, bo jest Pan też kolekcjonerem? Zgadza się. Te motocykle, które będą, plus ten samochód, dla którym przyjadą oficerowie, są z mojej kolekcji. To są wszystko oryginalne pojazdy. Zresztą wszystkie te pojazdy, które tam będą, to są pojazdy oryginalne. Oczywiście po 70 latach ciężko utrzymać sprawny, w pełni oryginalny pojazd, dlatego zawsze każdy kolekcjoner, który wykorzystuje pojazdy do filmów, do widowisk, no i musi iść na pewne ustępstwa i pewne rzeczy niestety trzeba podmieniać. Dlatego To nie są eksponaty w muzeum, które tylko stoją, one są, no mówiąc potocznie, na chodzie. Zgadza się, dlatego w tym moim samochodzie zdemontowaliśmy oryginalny silnik i skrzynię biegów, dlatego że no niestety koszty są bardzo duże, a są to części najczęściej, które no nie można zamienić. W związku z tym mamy na przykład podmieniony na silnik garbusa i skrzynię biegów. To umożliwia nam właśnie wykorzystywanie tego pojazdu do filmu. Zresztą właśnie akurat to jest perełka z mojej kolekcji, którą jeżeli ktokolwiek oglądał jakiekolwiek filmy wojenne kręcone przez ostatnie 10 lat w Polsce, to na każdym z tych filmów jest mój samochód. Najbardziej znane sceny to oczywiście z zeszłego roku film z kotem, a więc stawka większa niż śmierć. Tak. I zawsze główny aktor grający młodego Hansa Klossa wsiada właśnie i przejeżdża moim samochodem. Także to jest taki przyjemny akcent dla to mnie. To auto jest zarejestrowane jako historyczne, proszę powiedzieć? Czy nie może się poruszać po ulicach? Jest akurat ten pojazd jest zarejestrowany na normalnych białych tablicach, także mogę się nim poruszać normalnie po ulicach. Stąd też między innymi będzie można go w sobotę zobaczyć już na ulicach Wałbrzycha. Właśnie chciałem się zapytać, czy na przykład korzysta Pan z niego po to, żeby w piękną niedzielne popołudnie przejechać się po ulicach naszego miasta? Generalnie nie. To znaczy, przede wszystkim muszę go oszczędzać. Akurat będzie w sobotę jeździł, dlatego że mam zaplanowane, że muszę dojechać nim na zamek. Później też będziemy małą kolumną pojazdów przejeżdżać między zamkiem a Osówką, gdzie jedziemy na zwiedzanie razem z kolegami, którzy przyjadą z całej Polski. Generalnie oszczędzam ten pojazd, jak i oszczędzam motocykle, dlatego raczej używamy ich do przejazdów krótkich. Kilometr, dwa, trzy. Niestety, musimy na nie uważać. No pewnie. Chciałem się zapytać, jak zdobywa się takie pojazdy, bo to kawał czasu już minął od tych wydarzeń z II wojny światowej. No i wydaje mi się, że te przysłowiowe pojazdy spod siana ze stodół zostały już chyba wszystkie znalezione. Oczywiście już między bajki włożyć, że ktoś opowiada, że widział u kogoś w stodole, że stoi w bardzo dobrym stanie jakiś samochód, czołg. To wszystko oczywiście to już między bajki włożyć. Takie rzeczy ponoć się zdarzały jeszcze w latach 70. Obecnie tacy ludzie jak ja jeżdżą, pytają, słuchają, szukają i szczerze mówiąc, już się takie rzeczy raczej nie zdarzają. Przede wszystkim odkupujemy jeden od drugiego. Ktoś ma w lepszym, w gorszym stanie, kupi, sprzeda. Oczywiście są to pojedyncze egzemplarze, dlatego czasami lata trzeba czekać czy szukać, żeby coś takiego trafić. Można powiedzieć zawsze, że oczywiście wszystko jest kwestią pieniędzy, ale prawdziwy kolekcjoner nie rozstaje się ze swoimi skarbami. Czy jest coś takiego, jakiś taki na przykład pojazd, który chciałby Pan mieć w swojej kolekcji i poluje na niego i wyczekuje tej okazji? Tak, muszę się pochwalić, zanim jeszcze opowiem o tym pojeździe, bo mam też jeszcze jeden samochód. W zasadzie nie tyle może samochód, co amfibię. Większość osób po 30 myślę roku życia oglądała w dzieciństwie film Pan Samochodzik i Templariusze. W filmie tym i całym tym cyklu filmów, w którym grał Mikulski,
Był taki bardzo brzydki samochód, którym on jeździł. Otóż ten brzydki samochód to był Volkswagen Schwimmwagen, czyli wersja też produkowana przez Niemców w czasie wojny na czterech żołnierzy, tylko wersja pływająca. I otóż taki samochód mam. Tylko, że niestety od trzech lat jest w trakcie przygotowywania. Zaczynamy w zasadzie teraz remont tego samochodu. Myślę, że za rok, za dwa będzie jeździł. Także to będzie wtedy taka moja perełka. Ale już myślę o następnym pojeździe. Bardzo mi się marzy ciężarówka. Ciężarówka. Nie jest to jakaś może jakiś wyszukany pojazd, bo wbrew pozorom są do dostania. Mankament polega na tym, że gabarytowo ciężko to gdzieś upchać. I do garażu już taki pojazd się nie zmieści. No ale też szkoda, żeby stał pod gołym niebem, prawda? To dlatego między innymi się nie decyduję na razie, nie szukam, no bo nie miałbym go gdzie ustawić. Niestety nie mam możliwości. Może od jakiejś półciężarówki najpierw zacznijmy. No dlatego na tym etapie mam motocykle i samochody. I na razie to mi musi wystarczyć. Czy w Pana kolekcji są tylko auta, które jeździły po stronie agresorów, hitlerowców, czy także te, które były wykorzystywane przez aliantów? Generalnie posiadam tylko niemieckie pojazdy, a to przede wszystkim dlatego, że stosunkowo po pierwsze łatwiej na przykład dostać u nas niż na przykład pojazdy polskie, które były tylko do 1939 roku zostały poniszczone, także pojazdy, które służyły w armii polskiej, to są w ogóle perełki. Z kolei technologicznie są to pojazdy na wysokim poziomie, dużo, dużo w lepszym wykonaniu i jakościowo wyprzedzające zdecydowanie pojazdy radzieckie. Dlatego bardziej mnie pasjonowały. Z kolei ze sprzętem amerykańskim jest też stosunkowo łatwo, ale najczęściej to są pojazdy o dużych gabarytach. Trzeba je ściągać, jakby nie patrzeć, spoza Polski. To rodzi pewne też problemy. Dlatego na razie skupiłem się na tych pojazdach. I szczerze mówiąc, jest to grupa pojazdów, które wypożyczam do filmu, w związku z tym wszyscy wiedzą, że jeżeli są do filmów potrzebne pojazdy niemieckie, w związku z tym ja je posiadam. Chciałem jeszcze zapytać, bo mówił Pan, że między innymi tym historycznym pojazdem będziecie z kolegami z całej Polski przejeżdżać do Osówki na zwiedzanie. Czy to znaczy, że w tej inscenizacji w Książu będą brali udział rekonstruktorzy z całej Polski? Tak, zgadza się. Będą grupy niemieckie i grupy radzieckie. Grupy niemieckie przede wszystkim będą spod Warszawy i z Wrocławia, ale także jeszcze z Podzielonej Góry. Za to grupy radzieckie pochodzą przede wszystkim z Rzeszowa i z Pomorza. Także szczerze mówiąc, oni mają najdalej. Ale są to tacy sami pasjonaci jak ja, dla których odległość nie ma większego znaczenia i przyjadą w każdy rejon. Ja tak samo na tego typu imprezy, które są robione na Zamku Książ w ciągu tak zwanego sezonu, raz, dwa razy w miesiącu jadę i to jadę czasami na drugi koniec Polski. Także miłośnicy, pasjonaci przyjadą chętnie wszędzie. Trzymają się dotyczy razem. To nie tylko oczywiście rekonstruktorów, dotyczy to pewnie każdego, obojętnie czy ktoś zbiera znaczki, nie wiem, kufle od piwa, pojedzie na drugą stronę Polski, czy nawet za granicę, jeżeli wie, że zobaczy, czy trafi coś fajnego. Muszę przyznać, że najdalej, gdzie byłem, aby uczestniczyć, brać udział w takich rekonstrukcjach, to byłem w zeszłym roku w grudniu, w rocznicę bitwy pod Bastoń w Belgii. Była nas cała tam grupa. Dokładnie w tych miejscach, gdzie w grudniu 1944 roku w Ardenach Niemcy kontratakowali. Oczywiście Belgowie zorganizowali potężną imprezę z bardzo dużą ilością pojazdów. Oczywiście żołnierzy było bardzo dużo. Muszę przyznać, że to z tych moich wojaży zagranicznych najdalej zorganizowana impreza, i chyba najciekawsza. W takim razie życzymy tego, żeby po pierwsze pogoda dopisała. Na widzów na pewno możemy liczyć, bo takie atrakcje przyciągają zawsze wielu, całe rodziny praktycznie zainteresowane tym, co kiedyś wydarzało się w naszym regionie. A Panu życzę osobiście spełnienia tych marzeń o tej ciężarówce. Dziękuję bardzo i chciałbym jeszcze raz Państwa wszystkich oficjalnie jeszcze raz zaprosić. Już w sobotę od godziny 10 zaczynamy rozbijanie obozów. Dioramy
Będą gotowe prawdopodobnie na godzinę już 14. Myślę, że pogoda nam nie przeszkodzi. A w niedzielę o godzinie 13 pierwsza wielka inscenizacja bezpośrednio przed wejściem do zamku. Zaraz po niej pokaz wałbrzyskich antyterrorystów, a już o 16 wielka bitwa w lesie, bitwa o Dolny Śląsk. No, oprócz tego przewidujemy jeszcze kilka mniejszych, ale także ciekawych atrakcji. Serdecznie zapraszam. A zapraszał Paweł Osowski, pomysłodawca i organizator drugiego pikniku historycznego w Zamku Książ, który już w najbliższy weekend. Zapraszamy, a ja dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.